Cześć, Dexmax ma z kolejnym unboxingu. Dzisiaj będzie to unboxing edycji specjalnej, czyli tak naprawdę edycji kolekcjonerskiej gry Limbo, bo jest tylko taka edycja i mówi się, że to jest tak naprawdę edycja kolekcjonerska, lecz jest napisane, że jest to edycja specjalna. Więc tak wygląda tył, bok i przód. Fajnie to wygląda właśnie. Podoba mi się taki styl w ogóle. Z Limbo mogę wam już powiedzieć, że będzie na pewno seria na moim kanale, bo czytałem dużo rzeczy, że jest to bardzo fajna gra, lecz nigdy mnie nie interesowała. Obejrzałem też kilka kiedyś let's play i pomyślałem sobie, a taka sobie gra, ale jak znalazłem edycję kolekcjonerską, to zacząłem więcej o niej czytać i tu na początek mamy takie coś i można to po prostu zdjąć. Tu jest napisane Limbo, co z tyłu jest. I tak to wygląda, jak się to zdejmie. Tak wygląda bok, jeszcze jest napis Limbo. Tak tył, tak i drugi bok. Więc tutaj też jest fajnie ten chłopczyk zrobiony. Więc wyjmijmy to z tego. To tutaj połóżmy. I tak to wygląda bez tego. Tak wygląda jedna strona. Tak wygląda druga strona, taka brutalna bardziej. No i tu mamy oczywiście płytkę z grą, bardzo w fajnym opakowaniu. I tu mamy okulary 3D, nie wiem po co, nałożę je. Ciekawe czy fajnie wyglądam, czekajcie. Pewno nie widzieliście mnie, nie wiem. Okulary 3D. Niech leżą. Kolejna rzecz to arty. O. Kurde, numer na Steama, żeby tą grę mieć. Zdejmijmy to. Nie lubię tych papierowych takich tych, bo je łatwo zepsuć. A potem, kurde, już nie włożysz w to. A to lepiej jak w tej jest, nie? Dobra, trzeba coś. Okej. Otworzyłem. Więc tak wygląda pierwsze. W ogóle tyły są czy białe, nic nie ma. Tak wygląda drugie. Trzecie. Bardziej takie brutalne. Czwarte. Piąte. Szóste. Siódmą i ósmą z tym, jak to się steruje. I można aktywować coś z 3D i wtedy można grać no, z okularami 3D po prostu, dlatego te okulary też dali. Ja sobie tutaj to poukładam tak, jak to było. Okej. Niech leży. Okej. I tu jeszcze została nam chyba jedna tylko rzecz oprócz gry. Naklejka. Głowę tego chłopczyka. Czyli naklejka wygląda tako. Edycja fajna. Nie za dużo, lecz treściwa i fajna. I tu oczywiście płytka z grą. Tak to wygląda. Według mnie podoba mi się ta edycja. Polecam ją wam bardzo serdecznie, jeżeli chcecie kupić to sobie Limbo, to kupcie w takiej edycji. Więc to było tyle w tym unboxingu. Zaraz będzie kolejny. Mój dla smak. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Jeżeli odcinek wam się spodobał, oczywiście wstawcie łapkę w górę i komentarz. Zapraszam was do innych serii takich jak Ghostbusters, The Video Game Sniper Elite V2, Randomowo, Gotuj z Maxem. Mój dla smak. Jeszcze raz pozdrawiam was bardzo serdecznie i na razie.